Jeszcze w tym roku ma być uruchomiony środowiskowy dom samopomocy znajdujący się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach. Nie tak dawno zakończono pierwszy etap modernizacji związany z przystosowaniem poddasza szkoły dla potrzeb przyszłych podopiecznych tej placówki. Znajdujemy się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach, a konkretnie w pierwszym etapie środowiskowego domu samopomocy w Kaliskach, który w bieżącym roku został zakończony i trwają prace związane z odbiorem środowiskowego domu samopomocy. Dom ten przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kaliska i nie tylko, ponieważ dotyczy również sąsiednich gmin, gdzie mają przebywać niepełnosprawne dorosłe osoby z zaburzeniami psychicznymi. Przewidujemy, że będzie to liczba około 30 osób, które codziennie będą brały udział w zajęciach. Budynek, w którym obecnie się znajdujemy, w pierwotnej wersji przeznaczony miał być na schronisko młodzieżowe. Przy czym koncepcja ta nie do końca sprawdziła się i aktualna Rada Gminy zdecydowała, że powstanie tutaj środowiskowy dom samopomocy. Poczyniliśmy już w 2011 roku działania związane z pozyskaniem środków na adaptację tego byłego schroniska. Gmina przygotowała projekt o wartości prawie 25 tysięcy. Ten projekt przedłożyliśmy w Wydziale Polityki Społecznej w Gdańsku, gdzie wojewoda zaakceptował go i przyznano nam środki w wysokości 343 tysięcy na adaptację tego schroniska na środowiskowy dom samopomocy. Kolejnym etapem tej ważnej dla gminy inwestycji będzie wyposażenie placówki w niezbędne meble i sprzęt, których zakup zostanie również sfinansowany ze środków zewnętrznych. W 2012 roku udało nam się wykonać wszystkie prace remontowe, inwestycyjne i budowlane związane z przygotowaniem środowiskowego domu do stanu takiego wyjściowego. Pozostało nam w tej chwili jedynie wyposażenie środowiskowego domu w niezbędne meble i ruszamy prawdopodobnie już w tym roku, w grudniu. Chcielibyśmy, aby dom ruszył.